Siema Chihuahuaki, witam w kolejnym, powiedzmy, unboxingu. W ubiegłych tygodniach kupiłam sobie parę rzeczy, to znaczy w sumie dwa razy tak jakby byłam na zakupach. Z tym, że to kupowałam na Allegro, jest to gwasz marki Rossa, tak, Rossa, jest to marka ukraińska. Oni od dość długiego czasu robią farby różne, robią też farby akrylowe, robią akwarele. Ja mam bardzo dużo akwareli z marki Rossa, tylko z serii Galery. Rossa Galery to jest ta seria u nich, linia profesjonalna, a Rossa Studia to jest linia, powiedzmy, studencka, albo tak jak nazwa wskazuje, do takich ćwiczeń, do pracy studyjnej. Widziałam bardzo ciekawą recenzję w internecie. Ten gwasz nie jest jeszcze aż tak, nie wiem, super jakoś popularny. Zdecydowanie większą popularnością cieszą się inne marki, natomiast ja od długiego czasu staram się kupować w miarę świadomie i chcę wspierać ukraińskie firmy, marki, które produkują no rzeczy, które mnie interesują w sumie, więc na pewno możecie się spodziewać w jakimś czasie najbliższym, chociaż dużo filmów już zrobiłam, nie wiem kiedy to będę wrzucała, recenzji tego gwaszu. Widziałam w internecie, że jest super. On jest w takich klasycznych, jak dla Europy Wschodniej, takich kontenerkach. Jest 9 kolorów. No nie mogę się doczekać, aż nim coś namaluję, więc jestem bardzo podekscytowana, jeżeli chodzi o te farby. Kolory są bardzo, bardzo klasyczne. Tutaj jest data produkcji. Nie mogę się doczekać. Po prostu aż się dobiorę do tych farb. A tutaj w tej siatce są moje najnowsze zakupy z Matejki. Byłam dzisiaj w Matejce i kupiłam sobie kilka nowych rzeczy i chciałam je pokazać. Na pierwszy ogień niech pójdą te oto farby. Jedna chyba z ciekawszych rzeczy, które kupiłam. Zresztą wszystko, co kupuję, to raczej są według mnie rzeczy ciekawe, dość wybieram. Ale tak, to są akwarele marki Schmincke, czyli jest to marka niemiecka. Oni wypuścili, nie wiem, rok, dwa lata temu zrobiła się moda na, powiedzmy, granulujące akwarele. No i oni wypuścili bardzo dużo tego. Tam był glacier, był jakiś forest, był galaksy, był deep sea, był desert. Tundra była. Ja mam, w zeszłym roku kupiłam sobie tundrę właśnie. I był jeden taki limitowany urban. No i ten urban też mam. A dzisiaj dokupiłam sobie, bo były na promocji, Shire i Vulkan. Z tym, że Shire brakuje mi jeszcze tylko Shire Yellow. Chciałabym mieć jeszcze kolor Shire Yellow, bo generalnie oni na każdy osobny, powiedzmy, nie wiem, zestaw, oni wypuszczyli 5 kolorów. Natomiast te małe paczuszki są jakby, powiedzmy, pakowane, sprzedawane po 3. Natomiast oryginalnie w tych metalowych kasetkach i w drewnianych pudełkach jest po 5 kolorów. No i też oczywiście można na sztuki kupować. No ale tak, ja kupiłam te zestawy, bo one były w promocji. Jak widzicie, one kosztowały 77,50 each, jakby każdy. I to jest bardzo dobra cena, dlatego że one kosztują w internecie między 100 a 120 zł. Widziałam już taką cenę, więc nie spodziewałam się tego zakupu, ale jest. Więc jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo chciałam spróbować więcej kolorów. Tak jak mówiłam, mam tundrę, mam ten taki urbanistyczny zestaw. Mam też na sztuki kupiony kolor Shire Grey i chyba Forest Blue. No więc trochę mi brakowało zielonego, czerwonego, żółtego jeszcze mi brakuje, dlatego na mojej liście art supplies'ów, które bardzo chciałabym mieć, jest jeszcze taki jeden zestaw, ten pustynny. Czy dostanę go w takiej dobrej cenie? Nie wiem. No dzisiaj w Matejce go nie widziałam, więc chyba będę musiała go kupić za 120 zł. No ale trudno. Czyli tak, to są pierwsze rzeczy. Tutaj są tubki. Te tubki są po 5 ml. Wydaje się, że to jest niedużo, no tubeczka jest malutka. Natomiast jak już ją wyciśniecie do półkostki, to takie coś wystarcza na 2-2,5 wypełnienia takiej półkostki, a akwarele, jeżeli są dobrze napigmentowane i nie ciągną się jakoś tak strasznie, to one dość powoli się zużywają, więc nie jest tak źle. Okej, co mamy dalej? Ja jestem bardzo farbkowa, więc dokupiłam sobie gwasz z Winsora i Newtona. Jak pewnie widzieliście, albo może nie, na moim kanale mam filmik, jak buduję swoją własną paletę z gwaszami Winsora i Newtona. Miałam kiedyś tą taką, wiecie, ze 2-3 lata temu gwasz się stał popularny, zwłaszcza na zachodnim YouTubie. I ja przyznaję, też miałam ten zestaw gwaszu Chimi, 24 kolory z 3 pędzlami w zestawie. I on by już dość fajny był, natomiast ja go oddałam mojej siostrze, a ja chciałam sobie zrobić paletę z innymi gwaszami, które mam po prostu sama.
wycisnęłam je do palety. I tak jak już je wycisnęłam, to sobie uświadomiłam, że nie mam takiego, powiedzmy, zimnego czy średniego fioletowego. I brakuje mi umbry jakiejś, bo wszystkie brązy, które miałam tam w palecie, to były raczej takie mocne brązy. A ja chciałam coś takiego, powiedzmy, w cudzysłowie słabszego, bardziej transparentnego, delikatnego. Ja myślę, że bardzo fajnie będzie się tym kolorem malowało. Jakieś plaże, piasek, coś takiego. Więc nowe dwa kolory. Możecie się spodziewać update'u w mojej palecie, bo tam dołączą. Kolejne ciekawe rzeczy. Kupiłam sobie na sztuki parę Ecolin. Dokupiłam sobie dzisiaj, to jest 580, tak, mają nazwę Pastel Blue Beige 420 i 381 Pastel Red. One są fajne, mam taką końcówka jest pisaczkowa. Ja na razie nie chcę inwestować w żaden zestaw takich pisaków wodnych, najwyżej sobie dokupię parę na sztuki. Myślałam, czy by Tombowa sobie nie dokupić, bo bardzo mi się podoba to, że Tombow ma twardą tą końcówkę jednak, a ja lubię dociskać do kartki te rzeczy. Kuszą mnie markery. Faber-Castell wypuścił takie markery. One chyba mają sketch w nazwie, coś takiego, i one też są wodne. Więc też moje chciwe oko wędruje trochę w kierunku Faber-Castella. No ale na razie chcę spróbować używać tego, co mam. No i teraz ostatnia rzecz. Nie zgadniecie w życiu, co to jest. Ostatnia rzecz, może najbardziej ekscytująca. Kredki. Stanęłam przed szafą Derwentu i tak stałam. No i tak mi się wzięło do łapki. Wzięło mi się do łapki trochę kredek. Jest to dużo więcej kredek niż myślałam. Starałam się wybrać raczej takie ciekawe kolory i tutaj są dwie linie. Mamy kolor softy. Dwa kolory wybrałam sobie z kolor softów. To jest Mint i Soft Pink. Jedna z pierwszych kredek, które ja sobie kupiłam, to właśnie na sztuki bardzo dawno temu, jak byłam w liceum jeszcze. Miałam sobie kolory Pale Blue, Deep Red i Indigo. No one tak wyglądają, są zjechane totalnie przez życie. Więc tak wygląda linia kolor softów u mnie. Muszę sobie kupić jakiś duży piórnik na kredki, żeby je wszystkie jakoś tak mieć. Ja w liceum miałam takie podejście, że bardzo podobało mi się to i dla mnie to było ważne, co można kupić na sztuki, co nie. Niestety wtedy prizmy nie dało się kupić na sztuki za bardzo. I ja miałam takie podejście, że bardzo chciałam testować różne kredki, żeby sprawdzić, które będą odpowiednie dla mnie, no bo miałam już wtedy taką świadomość, że kredki są bardzo różne. W zasadzie każda kredka jest inna. Marki bardzo różnie podchodzą do tego, macie kredki. Jest całe spektrum. Z kredkami jest tak, że jest całe spektrum od miękkich do twardych. Tylko że to nie jest jedyny czynnik, tylko jeszcze są takie kwestie jak to, czy kredka jest woskowa, czyli czy błyszczy, czy jest na bazie oleju zrobiona. I to jest trochę shady temat, bo bywa tak, że jacyś producenci podają, że kredka nie jest na bazie wosku, tylko oleju, a mija się to trochę z prawdą. No ale tak, jeżeli chodzi o markę Derwent, którą bardzo lubię swoją drogą, w ostatnich latach oni wypuścili bardzo dużo ciekawych nowych produktów i jednym z takich produktów była nowa linia kredek. Po prostu Derwent robi bardzo dużo kredek. Moim marzeniem jest skompletowanie swojej wishlisty z czasów licealnych i ja do dzisiaj chciałabym spróbować kredek Derwent Studio, których nie było na sztuki w Matejce, były tylko zestawy 12 kolorów, co trochę smutek, bo jakby były na sztuki, to bym wzięła parę kolorów. Ale tak, ostatnim nowością Derwentu są kredki Chroma Flow. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyszły prokolory i było takie wow, wszyscy je porównywali do Faber-Castella, bo raczej były twardsze. No to widziałam, że te były porównywane do Prismy i raczej powinny być bardziej miękkie. I ja sobie chciałam kupić zestaw tych kredek kiedyś, no ale jakoś nie było mi po drodze, więc teraz kupiłam sobie. Wzięłam do ręki 20 kolorów w sklepie, ale jeden musiałam odłożyć przy kasie. Odłożyłam jakiś taki bardzo ciemny niebieski, więc tutaj mamy 19 Chroma Flowów, myślę, że całkiem spoko ilość i odkleiłam już wszystkie naklejki z kodem kreskowym, żeby nie wkurzało, bo mnie wkurzały i możecie, patrzcie jak to pięknie wygląda. To jest piękne, uwielbiam kredki. Możecie się spodziewać w jakimś czasie na moim kanale recenzji tych kredek. Znaczy, recenzja to jest duże słowo, ja w sumie bardzo dawno nie rysowałam kredkami, więc nie wiem, czy mój komentarz
przyda się tak naprawdę komuś, ale możecie się spodziewać, że one wystąpią na moim kanale, poświęcę im trochę czasu, na pewno poświęcę im trochę miejsca w szkicowniku albo poza szkicownikiem. No nie mogę się doczekać, aż je przetestuję, bo bardzo mnie ciekawi, czy one są takie jak pryzmy. I głównie dlatego, że mam pryzmy, mam wspomnienia z pryzmami, ja mam pryzmy od wielu lat. Natomiast moje zestawy, moje zbiory kredkowe cierpią na to, że mało jest tam fajnych, ciekawych kolorów, bo jeżeli chodzi o pryzmy, no to ja mam zestaw 36, gdzie są, tak jak Smoczyca narzeka na swoim kanale, uwielbiam ten kanał, narzeka, że tam jest srebrna i złota kredka i nie ma szarego. No, moje uczucia w tym temacie pokrywają się z jej uczuciami, bo ja tego nie rozumiałam, dlaczego w drogich kredkach, które oni twierdzą, że są profesjonalne, bo Prismacolor ma jeszcze wersję Scholar, nie? Tą niby, nie, tańszą dla dzieci, dla studentów. No i są pryzmy te profesjonalne. No i też ciężko jest mi pogodzić się z faktem, że w zestawie 36 jest srebrna i złota, no bo no nie korzystam z tych kredek. Mam też zestaw 24 portretowe, gdzie dużo jest bardzo podobnych do siebie kolorów kremowych. Jest bardzo specyficzny. Jest zupełnie inny od tego zestawu portretowego z Karandasza, który premiera będzie niedługo na moim kanale, bo w zestawie portretowym z Karandasza oni dają takie kredki, które, z których ty masz mieszać sobie kolory bardziej, a Prisma tak jakby już wymieszane ci dała. To też bardzo ciekawe podejście. Co producent, to inaczej w ogóle podchodzi do tematu. Ale ja to bardzo lubię, bo ja lubię takie rzeczy. Więc tak, cieszę się z tych Colorsoftów. Trochę się zdziwiłam, że Colorsofty są droższe od Chroma Flow i to chyba ponad złotówkę, ale jak je tak trzymam w ręce, to się nie dziwię. To są dużo lżejsze i cieńsze niż Chroma Flowy. Będzie to widać po tym, nie wiem jak to się nazywa, core po angielsku. Ta kredka. Wnętrze, to kolorowe, co rysuję, nie wiem, czy to jest rysik, no widać różnicę, że ten po prawej jest odrobinę mniejszy niż ten po lewej, to jest Color Soft, to jest Chroma Flow. I te Chroma Flowy, one są tak lekkie, że ja ich prawie nie czuję w ręce. Ja nie wiem jak to jest zrobione, ale one są bardzo lekkie, wręcz jak piórko. Więc jeżeli, nie wiem, macie problem z tym, że szybko wam się męczy ręka i nie wiem, może macie jakieś ciężkie kredki, no to obczajcie sobie te. Okej, wydaje mi się, że kolory dobrałam raczej takie ciekawe, raczej takie, których mi brakowało, czyli jest coś radosnego, pastelowego, są jakieś szarości, no bo tak jak mówiłam, w prizmach nie uświadczycie, chyba że kupujecie duży zestaw. I co? I chyba tyle. Takie były moje dzisiejsze zakupy. Uważam, że były bardzo, bardzo udane. Jest gwasz, nowe kolory do palety z gwaszami. Mamy akwarele, które były na promce, całkiem dobrej. Minusem jest to, że jak coś jest na promce, to rabat nie działa, ale i tak się opłacało. Jakieś tam pisaczki wodne, te ekoliny, Talensa, no i kredki. Bez tych trzech oczywiście. Kredki to jest taka radosna część tego wszystkiego, tych całych zakupów. I no nie mogę się doczekać, aż je sobie przetestuję tutaj na kanale.